Witam Bysiek, dzień dobry szanowni państwo, dzisiaj krótkie wideo, naszła mnie taka myśl, wracałem do domu, utknąłem w korku, myślę jakiś wypadek, coś się stało, może ktoś kogoś potrącił, może ktoś umarł za kółkiem, nie, okazało się, że dzisiaj prawdziwy powrót i proszę tego nie mylić z powrotem demokracji do Polski, ponieważ to jest odpowiedź na pytanie, które na tym profilu, w ogóle w mediach zdajemy sobie wszyscy. Jak to możliwe, że Polska to tak prymitywne społeczeństwo, to taki europejski grajdok, gdzie tak trudno wytłumaczyć ludziom, jak istotne jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Dzisiaj na to pytanie, jak co roku i rok w rok, znajduję odpowiedź, ponieważ, drodzy państwo, od 8 lat kobiety są penalizowane, kryminalizuje się bycie kobietą, kryminalizuje się fakt, że kobieta próbuje dokonać legalnego, zwykłego, normalnego w świecie zachodnim zabiegu, jakim jest aborcja, wsadza się kobietę do więzienia i tu uwaga, oprócz no de facto umówmy się tych 8 tygodni z rzędu protestów w obronie praw kobiet, w obronie wolnych sądów, na ulicach ludzi brak, a przypomnę, że PiS rządzi od 8 lat, 8 tygodni, 8 lat, ale przez te same 8 lat, co listopad, dzieje się to samo. Tłumy ludzi, zafascynowane wielkim powrotem, proszę nie mylić tego z powrotem demokracji do Polski, bo to nie jest powrót demokracji, a powrót, uwaga, kanapki. Zwykłej, prymitywnej, podgrzanej kajzerki z sosem, przełożonej bekonem, kawałkiem sera i mięsem wołowym, na którą czeka cała Polska, na którą Polska jest gotowa wyjechać do tego stopnia, że blokują ulicę w Warszawie, by gawieć, by motłoch mógł wjechać i odebrać swoją kanapkę za 30 zł, którą pałują się wszyscy z prawa do lewa, bo to w końcu burger drwala. Ci, pomyślmy w ten sposób, gdyby ci sami ludzie, chociaż na przykład raz w listopadzie, tak jak tu mnie po tą kanapkę jadą, wyszli i powiedzieli PiS-owi nie. Dziękujemy panom bardzo, domagamy się czym szybszego ustąpienia ze swoich stanowisk. Dzisiaj na ludziach nie robi wrażenia to, że PiS mimo że przegrał, to próbuje sobie uzurpować dalej prawo do tego, by władzę sprawować i to ich na ulicę nie jest w stanie wyciągnąć. Co tam demokracja, rząd PiS-u, możemy dalej rządzić, no, byliśmy, zagłosowaliśmy, odbębniliśmy swoje, psi obowiązek spełniony, dajcie nam wszystkim spokój. Na tym polega ten prymitywizm polskiego społeczeństwa, dlatego jesteśmy Polską zwaną w Europie grajdołem. Grajdołem niestety ćwierć inteligentów, których szybciej z domu jest w stanie wyciągnąć kawałek kanapki, którą można sobie zrobić w domu. Ludzie są gotowi stać w kolejkach, blokować ulice, są gotowi płacić za to, czekać po godzinie w kolejce na frytki kawałek bułki, a nie są w stanie raz do roku wyjść i powiedzieć nie. Nie zgadzamy się na gwałcenie praw kobiet, nie zgadzamy się na to, by łamać konstytucję, nie zgadzamy się na to, by rząd, który przegrał, dalej sobie rządził, jak gdyby nigdy nic, mianował przegranego premiera na nowego premiera, to nie wyciąga ludzi z domu, ale zwykła, pyszna, chamska, jak prymitywny motłoch kanapka, jest w stanie już to zrobić. I to odpowiedź na pytanie, jakie w tym miejscu często sobie zadajemy. Jak to możliwe, że Polska jest tak prymitywnym społeczeństwem tworzonym z reguły przez 3/4 motłochu? I z tą myślą państwa zostawiam, bo wiem, że tu są ludzie, którzy myślą racjonalnie na temat tego, co pewnie i u was w mieście się dzieje, bo ten widok to nie tylko Warszawa, ale też inne miasta. Dostałem od państwa zdjęcia z Krakowa, Rzeszowa i z Gdańska. Również dzieje się to samo. Adam Bysiek, dziękuję. Wam raczej smacznego nie życzę, bo wiem, że dla państwa inne wartości niż kajzerka są bardziej ważne, ale przekażcie to dalej, może do kogoś, kto już zjadł, ma pełny brzuch, ta informacja dotrze i może ktoś sobie przemyśli, czy kanapka warta jest zachodu, czy może jednak demokracja bardziej warta jest wyjścia z domu. Adam Bysiek, do zobaczenia.